Zakażenia szpitalne, jak zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi i personelowi medycznemu. Wielkie wyzwanie dla profesjonalistów medycznych, dla menadżerów w ochronie zdrowia, o którym porozmawiamy ze znakomitymi ekspertami, a są z nami pani profesor Marzenna Bartoszewicz, kierownik Katedry Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Pani profesor jest również konsultant wojewódzką w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Kłaniamy się pani profesor, dzień dobry. Jest z nami również pan profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu, bardzo mi miło uczestniczyć w tym ciekawie zapowiadającym się panelu. Kłaniam się panu doktorowi Pawłowi Grzesiowskiemu, ekspertowi Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych, który jest także pediatrą i immunologiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również pan doktor Piotr Warczyński, ekspert w zakresie organizacji zdrowia, były wiceminister zdrowia, lekarz praktyk, co też widać w gabinecie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie doktorze. I jest z nami również pan profesor Tomasz Tomasiewicz, kierownik Katedry Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Pan profesor jest także dyrektorem Instytutu Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Panie profesorze, dzień dobry. Wszystko się zgadza, dzień dobry. Szanowni państwo, chciałbym rozpocząć od pana doktora Grzesiowskiego i poprosić go o takie wprowadzenie do problemu epidemiologii zakażeń szpitalnych w Polsce i na świecie, panie doktorze. Ja pozwolę sobie może bez prezentacji, bo mamy krótki panel, ale chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że problem zakażeń szpitalnych to nie jest problem ani lokalny, typowy dla Polski, ani problem ograniczony tylko do jakiejś wybranej grupy szpitali. Zakażenia szpitalne rozumiane jako powikłanie, jako zdarzenie niepożądane towarzyszą nam na całym świecie, w każdym szpitalu i dotyczyć mogą każdego pacjenta, ponieważ część z tych zakażeń, znacząca część tych zakażeń ma charakter wewnątrzpochodny, czyli są to tak naprawdę zdarzenia wynikające z translokacji, z przemieszczenia się bakterii, czy grzybów, czy innych patogenów z jednego obszaru organizmu do drugiego, a więc nierzadko zakażenia są trudne do uniknięcia, ponieważ pacjent, który dzisiaj jest przedmiotem naszej opieki, to pacjent często obciążony, bardzo często jest to pacjent z wielochorobowością, w podeszłym wieku i taki pacjent przebywa w szpitalu na tyle długo, często na tyle długo, że zakażenie może rozwinąć się już właśnie podczas, jak my to mówimy, udzielania świadczeń zdrowotnych, a więc podczas właśnie hospitalizacji, to spełnia kryteria rozpoznania zakażenia szpitalnego. Drugim problemem, który idzie jakby w parze z zakażeniami szpitalnymi, to rozwój oporności na antybiotyki. Wiemy, że szpitale, że placówki medyczne to są niestety inkubatory lekooporności, a więc mamy duże nasilenie antybiotyków na relatywnie małą grupę pacjentów i ta intensywna, często nadmiarowa antybiotykoterapia w połączeniu z problemami z przestrzeganiem procedur czy z możliwością wdrażania procedur izolacyjnych powodują, że rozprzestrzeniają się zakażenia wieloopornymi drobnoustrojami. Mamy co jakiś czas medialne historie dotyczące ognisk epidemicznych wywołanych przez różne wieloporne drobnoustroje. To jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo wiemy, że tych zakażeń jest znacznie więcej. Problem jest na tyle poważny, że jest on uregulowany ustawowo. Wiemy, że kontrola zakażeń szpitalnych podlega bardzo silnej presji również organów nadzorujących szpitale, chociażby inspekcji sanitarnej. Niemniej jednak no można powiedzieć, że w tym gąszczu różnych procedur czy też właśnie przepisów nie zawsze udaje się znaleźć ten
tę właściwą drogę do zapobiegania zakażeniu. To jest bardzo złożony problem, wymagający permanentnego szkolenia, edukacji, podnoszenia kultury pracy po to, żeby tych zakażeń było jak najmniej. Nie da się ich całkowicie wyeliminować. Problem z punktu widzenia czysto epidemiologicznego dotyczy mniej więcej co 10, co 20 pacjenta, w zależności od oddziału. Mamy takie oddziały, gdzie zakażeń szpitalnych jest znacznie więcej, nawet do 40%. To są oddziały intensywnej terapii, to są oddziały hematologii, ale mamy takie oddziały, gdzie tych zakażeń jest poniżej 1 promila, bo są to na przykład oddziały chirurgii endoskopowej czy ortopedii czystej, nieurazowej, gdzie tych zakażeń częściej niż raz na 100 czy raz na 1000 zabiegów nie obserwujemy. Mamy też bardzo specyficzne oddziały, chociażby okulistykę, gdzie te zakażenia są mierzone w jednym przypadku na 10 tysięcy na przykład operacji zaćmy. A więc to jest tak zróżnicowany problem i tak bardzo skomplikowany, że trudno jest zbudować jakiś jeden wskaźnik czy parametr, który go opisze. To, co widzimy przede wszystkim w tej chwili, to zwiększenie ryzyka właśnie ze strony pacjentów, czyli coraz trudniejszy pacjent trafia do szpitala, a w szpitalach niestety coraz więcej mamy patogenów wieloopornych. I to jest taka walka, można powiedzieć, z czasem i walka między medycyną, która próbuje pacjentowi pomóc, a tym światem drobnostrojów, który próbuje nam pacjenta zainfekować. Im krócej pacjent przybywa w szpitalu, to może jest banalne, ale często o tym zapominamy, im krócej pacjent leży w szpitalu, tym bezpieczniej dla niego i tym mniej jest zakażeń. Im mniej antybiotyków używamy do leczenia pacjenta, tym również mniej go obciążamy powikłaniami, w tym również kolejnym zakażeniem, chociażby Clostridia aides difficile. Także tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o słowo wstępne. Tym problemem interesują się prawnicy, dyrektorzy szpitali, NFZ, sanepid, pacjenci, wszyscy interesują się tym problemem. Niemniej jednak nie udało się chyba dzisiaj jeszcze wypracować jednolitej platformy, chociażby właśnie dyskusji o zakażeniach szpitalnych, jakiejś formy analizy tych przypadków czy wskaźników, która by przynosiła nam takie jednoznaczne wnioski, co zmienić, co usprawnić, co poprawić. Wiele szpitali próbuje to realizować na można powiedzieć, na własną rękę, w pojedynkę. Mamy również liczne stowarzyszenia, które profesjonalistów, które zajmują się tym problemem, chociażby nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Leśnictwa, czy stowarzyszenie reprezentowane przez panią profesor Marzenę, czyli Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, ale również pielęgniarki epidemiologiczne, czy inne stowarzyszenia dotyczące chociażby sterylizacji medycznej. Jest wiele grup profesjonalistów, które jakby pracują z tym problemem, ale to nie jest temat, którym jesteśmy w stanie rozstrzygnąć w pojedynkę. Musi tu być kompleksowa, wieloczynnikowa współpraca. No i tak jak powiedziałem wcześniej, tego problemu nie da się wyeliminować, możemy go ograniczyć. Bardzo dziękuję panu doktorowi. Ja też zachęcam państwa do dyskusji poza tą pytań, którą przygotowałem. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli ochotę nawiązać, zgłosić się do dyskusji, bardzo proszę, żeby to zasygnalizować. I widzę, że pani profesor Bartoszewicz już to wykorzystuje, zatem pani profesor oddaje głos i słucham. Tylko nie wiem, czy mnie słychać. Słyszymy. Dobrze. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Chciałam nawiązać do pana doktora Grzesiowskiego i zgadzam się absolutnie, że to jest problem wielodyscyplinarny, ale on się zaczyna, ten problem, opanowanie tego problemu zaczyna się na etapie szkolenia studentów w trakcie studiów 6-letnich medycznych, gdzie ten właściwie problem zakażeń szpitalnych nie istnieje. Trochę na mikrobiologii, na wydziale lekarskim, ale to jest drugi rok. Wtedy jeszcze ci młodzi ludzie nie mają pojęcia, jak wygląda medycyna, jak wygląda szpital, więc słyszą te hasła zakażenia szpitalne i to gdzieś umyka. A kolejna rzecz to jest szkolenie specjalizacyjne, bo w szkoleniach specjalizacyjnych poza okulistyką
i chyba jeszcze jakąś jedną specjalnością, w ogóle nie ma mikrobiologii. I to nie mówimy o tym, żeby znowu młodym lekarzom, którzy robią chirurgię czy ortopedię, żeby ich uczyć od początku o bakteriach, ale żeby uświadomić, że to, co powiedział pan doktor Rzesiowski, to jest wróg, który jest szybszy i mądrzejszy od nas, chociaż to są jednokomórkowce. Proszę pamiętać o tym, że bakterie dzielą się co 20 minut. My tutaj siedzimy i debatujemy, jak ograniczyć zakażenia szpitalne, a one w tym czasie cały czas się namnażają, tworząc różne struktury, w tym strukturę biofilmu, uniemożliwiając nam leczenie, uniemożliwiając profesjonalistom, chirurgom, internistom leczenie. W związku z tym na takim poziomie pobieranie materiału do badania, w ogóle ważność mikrobiologii, przez to, że jestem lekarzem mikrobiologiem, to oczywiście o tym mówię, ale ważność mikrobiologii jest niezwykła, ponieważ dotyczy każdego działu medycyny, każdą pracę lekarza, nawet tej okulistyce raz na 10 tysięcy, ale jeżeli jest to iniekcje doszkliskowe, bo nie mówimy o zaćmie, iniekcje doszkliskowe są w setkach prowadzone w gabinetach i oczywiście bakterie można też wprowadzić do oka i mamy zakażenie szpitalne, bo to nie dotyczy tylko szpitali, ale oczywiście gabinetów i tak dalej. Więc tutaj dwa wątki, restrykcyjna, szpitalna polityka antybiotykowa, restrykcyjna. Antybiotyk to nie jest lek przeciwgorączkowy, nie jest lekiem przeciwkaszlowym, nie jest lekiem uspokajającym dla lekarza. To jest lek przeciwbakteryjny, nie podajemy go na wszelki wypadek. Oczywiście mamy profilaktykę antybiotykową, to jest profilaktyka okołooperacyjna. Krótko, jedna dawka, ewentualnie jak się operacja przedłuża, co 3 godziny kolejna dawka, więc absolutnie restrykcyjna, patrzmy w stronę Skandynawii, im się to udało ograniczyć restrykcyjnie i mają więcej powikłań czy więcej zgonów z powodów zakażeń, bo nie mają szczepów wielolekoopornych. Akcja rodzi reakcję, nadużywanie antybiotyków natychmiast prowadzi właśnie do selekcji szczepów opornych. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to właśnie szkolenia. Szkolenia na etapie i uświadamianie już na etapie studiów, a potem praktycznie powinno to być wprowadzone, powinni się konsultanci krajowi spotkać i wprowadzić 2 tygodnie, bo nie potrzeba więcej, na ostatnim roku rezydentury, żeby uświadomić młodym lekarzom, chirurgom i innym specjalnościom, że bakterie są niezwykle groźne i mogą powikłać każdą, nawet doskonałą pracę, a przecież latamy w kosmos, jeżeli chodzi o medycynę, a czasami się nie udaje właśnie ze względu na to, że bakterie są groźne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. To chciałbym prosić o zabranie głosu, niejako kontynuując rozpoczętą myśl pana profesora Banasiewicza. Panie profesorze, jak pan ocenia przygotowanie tych młodych adeptów sztuki chirurgicznej, z którymi zapewne ma pan do czynienia i także pomaga im na tej drodze, bo to wątek młodych lekarzy poruszony już przez panią profesor, ale także chcę zapytać o pana perspektywy i doświadczenia, jeśli chodzi o szpital, procedury, które macie i ten fakt, że ten świat bakterii to dla chirurgów ratujących życie, przeprowadzających te procedury, to chyba koszmar, mówiąc kolokwialnie. Świadomość nawet, że może nam jedna czy druga bakteria nasz sukces odebrać. Absolutnie tak. Ja pracuję w oddziale chirurgii kolorektalnej, w oddziale powikłań, które leczymy, a więc odsetek tych zakażeń jest bardzo duży, podobnie jak odsetek pacjentów przyjmowanych i już zakażonych. I to, o czym pan mówi, to absolutnie prawda, ponieważ problem polega na tym, że my w systemie kształcenia, w systemie przygotowywania lekarzy, czy to na studiach, czy na stażu, czy rezydentów, niestety nie mamy pewnej kultury ścieżki pacjenta. My jesteśmy proceduralistami. Uczymy o tym zabiegu, o tamtym zabiegu, o niuansach, o szczegółach, uczymy osobno o pewnych elementach. Natomiast kluczem, myślę, do rozwiązania, może nie do rozwiązania, bo to problem, który będzie cały czas, ale do racjonalnego podejścia do zakażeń jest stworzenie ścieżki pacjenta, gdzie my nie będziemy przyjmować pacjenta na oddział, żeby mu wyciąć odbytnicę, tylko będziemy kwalifikować do leczenia pacjenta, którego celem jest zdrowy w miarę możliwości człowiek. Różnica jest kolosalna, ponieważ ten drugi element zakłada, że po pierwsze pacjenta musimy przygotować i nie będę wchodził w elementy rehabilitacji, a więc przygotowania, które jestem pasjonatem i które zmniejszają ryzyko zakażenia, bo ten pacjent jest w lepszej kondycji, możemy wyeradykować nosicielstwo, jeśli to konieczne, ale to, co bardzo ważne, w nawiązaniu do tego, co mówiła i Marzena, i Paweł, my możemy wyselekcjonować już grupy pacjentów wysokiego ryzyka. My możemy, przyjmując pacjenta do szpitala, wiedzieć, że u tego pacjenta ryzyko zakażenia jest większe. Dlaczego jest tak to ważne? Po pierwsze, jeśli pacjent jest już zakażony,
kierujmy go w szpitalu osobnymi ścieżkami i torami. Po drugie, to jest bardzo istotny element, bo to jest często pacjent, który wejdzie na oddział. My przypuszczamy, że jest zakażony, bo jest po 10 innych hospitalizacjach, ale po dwóch dniach, czy nawet po jednym dostajemy dopiero wynik, gdzie ten pacjent dotknął już wszystkiego na oddziale. Wstępny przesiew. Pacjent mógłby wypełniać ankietę w domu, nawet online, żeby wskazać swoje zagrożenia i ci, który wyskoczy, uwaga, duże ryzyko zakażenia już nosicielstwa, powinni być wcześniej przygotowani do przyjęcia na oddział. Druga rzecz, mamy naprawdę sporo narzędzi, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia miejsca operowanego śródoperacyjnie, zastosować droższe, ale nowoczesne opatrunki na przykład, które nie muszą być u każdego, ale u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Bardzo ważna jest racjonalna polityka antybiotykowa, to o czym Państwo mówicie, bo ja z punktu widzenia chirurga widzę jedno, że to, co Marzena powiedziała, że tak na uspokojenie sumienia, dajemy antybiotyki często, ale dajemy antybiotyki kiepskie, w małych dawkach, zbyt krótko, tak, żeby był wpisany antybiotyk. Jeżeli decydujemy się na antybiotyk, decydujemy się na antybiotyk dopasowany do tej sytuacji. Leczmy rzadziej, ale bardziej efektywnie. Walczmy rzeczywiście z zakażeniem, a nie z jakimś miejscowym problemem, gdzie ten antybiotyk niekoniecznie zadziała. I ta ścieżka pacjenta, której elementem jest nadzór. Państwa, konia z rzędem temu, kto realizuje w Polsce, nie tylko w Polsce, obowiązek od wielu lat zalecany przez WHO 30-dniowego monitorowania skuteczności leczenia pod kątem zakażenia miejsca operowanego, który chirurg wie, ilu jego pacjentów po 30 dniach ma zakażenia. I dopiero ten element da nam pewną wizję. A więc kształcenie, to co mówiła Marzena, zdecydowanie tak. W modelu, który my tworzymy, nasze aktywności, spotykamy się na różnych zjazdach. Tworzymy rekomendacje, wytyczne walczymy, ale to wytyczne powinny być zamawiane przez ministerstwo, które powinno wskazać problem i dobrać grupy ekspertów, tak żebyśmy my zrobili zalecenia i ścieżkę pacjenta, gdzie wszyscy się pod tym podpiszemy i wiemy, że to, co chirurg wymyślił, mikrobiolog uzna za słuszne, a nie to, że my czasami rozmawiamy trochę innymi językami, bo każdy tworzy sobie swoje wewnętrzne regulacje. Ja jako chirurg oczekiwałbym stworzenia modelu, w którym pacjent będzie mógł się odnaleźć od początku do końca, wymagając tego od nas, żeby go w tym modelu prowadzić i tego ucząc studentów i młodych adeptów chirurgii. Bardzo dziękuję panu profesorowi. To jeszcze z perspektywy pana doktora Warczyńskiego chciałbym poznać spojrzenie na ten problem lekarza praktyka. Panie doktorze. Dziękuję, ale tutaj mamy lepszych lekarzy praktyków, zagłębionych w mikrobiologię, więc ja na ten temat nie chciałbym mówić. Natomiast do każdej takiej wewnętrznej regulacji potrzebna jest regulacja zewnętrzna i takie regulacje istnieją. I to jest kwestia tego, czy będą przestrzegane, czy nie będą przestrzegane i w jaki sposób ich działanie będzie kontrolowane. Pamiętajmy, że każde zakażenie wewnątrzszpitalne jest zdarzeniem niepożądanym, czyli krótko mówiąc podlega pewnym regulacjom i tutaj chciałbym przypomnieć, że od 8 września mamy nową, piękną ustawę, która obowiązuje, ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, która jest kolejną regulacją obejmującą również te zagadnienia, o których dzisiaj rozmawiamy. Każdy podmiot, który korzysta ze środków publicznych, ze środków NFZ-u lub Ministerstwa Zdrowia, będzie musiał przejść cały system autoryzacji, będzie musiał wprowadzić wewnętrzny system zarządzania jakością. No i tu mamy pierwsze rzeczy, które będą musiały być szczegółowo opisane i napisane w postaci wszystkich procedur, które funkcjonują w danym miejscu, nawet w danym szpitalu w całości. Ci, którzy przebyli akredytację i mają tę akredytację, doskonale wiedzą, jak to wygląda, bo pewne standardy akredytacyjne wymagają właśnie tego, żeby te procedury opisać i później przestrzegać. Niestety nie wiemy, kiedy zacznie działać ta ustawa, kiedy zacznie obowiązywać system autoryzacji, bo jest to tak mgliście napisane, że właściwie nie wiadomo. Należy przypuszczać, że zacznie to funkcjonować mniej więcej za pół roku do 9 miesięcy. Jest to w gestii
niestety Narodowego Funduszu Zdrowia ani niezależnej instytucji, która mogłaby jakość oceniać, no ale lepiej tak niż w ogóle. No i każdy podmiot, który będzie chciał przystąpić do postępowania konkursowego, wydaje się jakiegokolwiek, nawet cząstkowego, będzie musiał sprawozdawać i przejść cały system autoryzacji. Więc to jest rzecz, która nas czeka i która może pomóc pod warunkiem, że będzie realizowana i będzie kontrolowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I to tyle z mojej strony. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu doktorowi. To spójrzmy teraz na ten temat z perspektywy lekarza i menadżera, profesor Jarosław Fedorowski. Panie profesorze, jakie są koszty zakażeń szpitalnych, ale też jak pan ocenia system ich monitorowania w kontekście wiarygodności i dostępnych danych? Bardzo dziękuję. Cieszę się, że w tak dobrowym gronie mogę występować niejako w dwojakiej roli lekarza praktyka, kardiologa intensywisty i lidera organizacji pracodawców Polskiej Federacji Szpitali, która jednocześnie należy do Europejskiej i Światowej Federacji Szpitali. No, koszty oczywiście zdarzeń niepożądanych są niebagatelne. Tutaj trudno o co do dolara czy też euro o wyliczenie, ale jeżeli mówimy o dziesiątkach tysięcy osób zakażonych i leczeniu, dłuższym przebywaniu w szpitalu, no to można zaryzykować stwierdzenie, że to jest wręcz kilka procent całego budżetu na leczenie szpitalne. Z punktu widzenia menadżerów ochrony zdrowia, ja tutaj jeszcze raz podkreślę, no to co robimy, to robimy dla naszych klientów, dla naszych pacjentów, bo czasami niestety w poprzedniej sesji zapomnieliśmy o tym na początku powiedzieć i ktoś powiedział zaraz, a gdzie tu jest pacjent? Tak, tu pacjent rzeczywiście jest tym wszędzie. Wydaje mi się, że to, co powiedział pan profesor Banasiewicz, jest bardzo, bardzo cenne, to znaczy jest to kompleksowa, przepraszam bardzo, jest to bardzo kompleksowa sprawa i chirurg, który chciałby wiedzieć i dowiedzieć się, jak wygląda przebieg pooperacyjny i zakażenie, ma taką możliwość, ale tylko wtedy, kiedy będziemy tworzyć organizację koordynowanej ochrony zdrowia. I są takie modele działające zarówno w Izraelu, jak i też w Stanach Zjednoczonych, no, przykład to Kaiser Permanente, czy też Maccabi Grupa Koordynowanej Ochrony Zdrowia w Izraelu, gdzie pacjent w myśl zasad value-based healthcare, czyli tej opieki opartej na wartości, jest prowadzony przez organizację w całym przebiegu jego choroby. W związku z czym tą edukację, to przygotowanie pacjenta na przykład do zabiegu operacyjnego można prowadzić we współpracy z personelem pielęgniarskim, z lekarzami podstawy opieki zdrowotnej, ale też chirurgiem, który będzie taki zabieg operował, także z konsultantami do spraw mikrobiologii czy chorób zakaźnych. I pacjenta możemy edukować i prowadzić także już poza szpitalem, aby mieć kontrolę nad tą ciągłością choroby, bo musimy pamiętać, że wartość dla pacjenta dostarczają tylko i wyłącznie podmioty lecznicze, ani politycy, ani urzędnicy, ani płatnik. Wartość dla pacjenta dostarczają podmioty lecznicze. Podmiotom leczniczym zależy, aby tą wartość pacjentowi dostarczyć i aby ten wynik leczenia dla pacjenta był jak najlepszy, bo to wiąże się z kolejnymi pacjentami, które w danym podmiocie będą się pojawiać. Ja chciałbym natomiast zwrócić uwagę na taki może mało niepopularny albo wręcz delikatny element zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Pojawiło się troszeczkę prac, które mówią jednak o konieczności edukacji, a wręcz współodpowiedzialności pacjentów. My się trochę boimy, bo mówimy, pacjent jest centrum uwagi. To jest takie hasło, które czasami mówi, jak gdyby no nie było żadnej odpowiedzialności. Natomiast jest trochę prac, które mówi o myciu rąk przez pacjentów w szpitalach i o higienie. Oczywiście nie każdy pacjent ze względu na stan zdrowia może to wykonywać, i to jest jak najbardziej zrozumiałe,
Ale wśród strategii ograniczających zakażenia szpitalne, oczywiście personel medyczny te ręce musi mieć czyste, musi je myć, a czasami dezynfekować w zależności od tego, co się dzieje, w jakim jest miejscu w szpitalu. Natomiast pacjent też i to, ta edukacja, która dotyczy personelu medycznego, ona też powinna być dla pacjentów, powinniśmy oczywiście pacjentów wspomagać w tych zabiegach higieny. Ja przeczytałem, przygotowując się do tych dyskusji, że jedną ze strategii ograniczania zakażeń szpitalnych jest uniemożliwianie pacjentom chodzenia boso w salach szpitalnych. Wbrew pozorom to jednak się zdarza. Ja w amerykańskich szpitalach wielokrotnie widziałem pacjentów spacerujących boso po sali czy w okolicy. No proszę sobie wyobrazić higienę stóp, jak ona może wyglądać. I na koniec chciałem też nawiązać do tego, co powiedziała pani profesor Bartosiewicz i pan doktor Grzesiowski, właściwie pan doktor Warczyński też to powiedział, o kwestii edukacji tej praktycznej. No, miałem okazję być asystentem na mikrobiologii przez pierwsze 2 lata mojej pracy, na pół etatu, bo pracowałem na cały etat jako kardiolog, adept kardiologii. Starałem się bardzo praktycznie prowadzić te zajęcia z mikrobiologii i wydaje mi się, że tutaj dotykamy znowu tego elementu studiów medycznych, że jednak polscy studenci medycyny mają masę teorii. Ta teoria jest do przesady czasami, mówię tu na przykład o anatomii, na studiach medycznych prowadzona, natomiast tych praktycznych zajęć, jak się zachowywać w szpitalu wokół pacjenta, jak zapobiegać samemu, jak przyczyniać się do zapobiegania infekcjom, tego jest zbyt mało, albo jak Państwo mówicie, niemalże w ogóle. A już co do lekarzy praktykujących, jest taki przykład ze stanu Nowy Jork. Otóż w stanie Nowy Jork każdy profesjonalista medyczny licencjonowany, nie tylko lekarz, dotyczy też pielęgniarek, ale dentystów, aby utrzymać prawo wykonywania zawodu, co 4 lata musi odbyć kurs certyfikowany zapobiegania zakażeniom. I to jest kurs, który wiąże się z rozwiązaniem testu. Ta certyfikacja jest wymagana i w innych stanach, i też w innych krajach coś takiego jest. Więc może działajmy wspólnie, aby tą świadomość wśród medyków, ale też wśród pacjentów, którzy są naszymi partnerami, co oznacza, że są też współodpowiedzialni za swoje zdrowie. No nie bójmy się tego. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi. To chciałem głos przekazać pani profesor Patryszewicz, pani profesor, skoro już mowa o wspólnym działaniu. Gdyby pani chciała się z nami podzielić doświadczeniem zespołu do spraw zakażeń szpitalnych, przewodniczy pani tym zespołom, jak to wygląda w praktyce? Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Ja chciałam tylko nawiązać do pana profesora. Rzeczywiście ta współodpowiedzialność pacjentów jest bardzo ważna, bo proszę sobie uświadomić o tym, że w chirurgii o zakażeniu miejsca operowanego jako zakażeniu szpitalnym mówimy, tak jest w definicji, do 30 dni w operacjach bez biomateriałów i do 90 dni po operacji z biomateriałami, czyli cała ortopedia, neurochirurgia i tak dalej. Czyli ten pacjent zwykle już nie leży w szpitalu, tylko idzie do domu i teraz od niego zależy, jak będzie się opiekował, czy będzie zmieniał opatrunki, czy będzie chodził do poradni chirurgicznej, czy będzie dbał o to miejsce operowane, bo jednak to jest taka współodpowiedzialność. I to jest bardzo ważne. Pacjent to musi wiedzieć, i tu właśnie pan profesor to świetnie podkreślił, że ta edukacja pacjenta, ta współodpowiedzialność pacjenta jest niezwykle ważna. Nie możemy wszystkiego zrzucać na szpital i na operujących, czy na prowadzących w oddziałach interny. Natomiast chciałam powiedzieć, że mam rzeczywiście paronastoletnie doświadczenie jako przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. W różnych szpitalach, są to małe szpitale powiatowe, ale też jest duży szpital wojewódzki.
i krok po kroku udało nam się, naprawdę był początkowo, było my i oni, czyli my zespół do spraw kontroli zakażeń w szpitalu i oni, czyli personel szpitala. I początkowo byliśmy w dwóch różnych światach, ale pomału, krok po kroku, edukacja, spotkania, chodzenie na oddziały, tworzenie procedur, ale wspólnie z pracownikami oddziałów doprowadziło do tego, że teraz jesteśmy jednym ciałem i idziemy w tym samym kierunku, czyli dobro pacjenta i ograniczanie zakażeń szpitalnych, wprowadzanie procedur, uczenie też pacjentów, tak jak pan profesor mówił, Banasiewicz, prehabilitacja, czyli jak pacjent zanim przyjdzie do operacji ortopedycznej szczególnie, czy neurochirurgicznej, musi się przygotować do tej operacji, dostaje specjalną instrukcję do ręki, sekretarka medyczna 2 tygodnie przed operacją, przed przyjęciem do szpitala dzwoni i przypomina o tych wszystkich procedurach, które musi pacjent wykonać, więc to jest naprawdę niezwykle ważne, żeby zespół do spraw zakażeń szpitalnych nie był właśnie ciałem obcym w szpitalu, tylko żeby był ciałem, które jest wspólne. Które będzie pracowało na to, idziemy w tym samym kierunku, tak jak mówiłam, dobro pacjenta, ale też dobro szpitala, bo z jednej strony jesteśmy my i nasi pacjenci, a z drugiej strony proszę pamiętać o tym, że są prawnicy i oni tylko czyhają na to, żeby złapać pacjenta za rękę i pytać, czy jesteś zadowolony z leczenia, a roszczenie o zakażenie szpitalne polega na prawdopodobieństwu. Czyli jeżeli biegły napisze, że wysoce prawdopodobne, że w tym szpitalu doszło do zakażenia, to prawnicy są wygrani. W związku z tym musimy siebie uczyć i uczyć pacjentów, żeby jak najbardziej ograniczyć, tak jak mówi doktor Dziesiowski, nie uda się, jak uszczelnimy wszystkie procedury, to i tak mniej więcej 5% szansy czy ryzyka wystąpienia zakażenia szpitalnego jest. 5%, ale musimy te procedury uszczelniać, musimy siebie uczyć i pacjentów i wtedy rzeczywiście jest sukces. Te 95% sukcesu mamy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. Biegniemy do doktora Pawła Grześkowskiego. Widzę zgłoszenie. Pani profesor również o panu doktorze wspomniała w swojej wypowiedzi. Panie doktorze, słuchamy. Nie wiem, czy pan profesor Banasiewicz nie czeka dłużej. Też widzę łapkę pana profesora Banasiewicza. Okay. Dobrze, to ja szybko tylko chciałbym nawiązać do... no może przyszłości, czy pewnego trendu, który powinniśmy wspierać, ponieważ no, tak jak słyszymy, szpitale mają za zadanie budować w tej chwili systemy jakości. To nie jest tak, że tych systemów nie było wcześniej, ale no, teraz będzie to wymagane, egzekwowane, więc przy tej okazji wydaje mi się, że budując systemy, trzeba je oprzeć przede wszystkim na profesjonalistach. My tych profesjonalistów w Polsce nie mamy w ilości wystarczającej. Osoby zajmujące się na co dzień kontrolą zakażeń szpitalnych i zapobieganiem lekooporności to są naprawdę pojedyncze osoby w województwach, więc my mamy w tej chwili pewnie, no nie wiem, kilkudziesięciu ludzi, którzy zajmują się profesjonalnie kontrolą zakażeń w rozumieniu, oczywiście mówię, lekarzy. Mamy pielęgniarek znacznie więcej, mamy dużo farmaceutów, mamy dużo mikrobiologów, natomiast lekarze, którzy zajmują się stricte kontrolą zakażeń i właśnie polityką czy strategią antybiotykową w szpitalu mamy znacznie mniej. Jeżeli tych kadr nie rozbudujemy, nie pozyskamy szerszych kadr w tym zakresie, to będzie to niezwykle trudne, bo jeśli nie ma w szpitalu osoby, która etatowo w rozumieniu pełnogodzinowo zajmuje się problemem zakażeń, to będzie to zawsze trudne, aby wejść w tematy, przeanalizować przypadki, wychwycić te przypadki, wrócić z tymi analizami na oddziały. To jest bez ludzi niemożliwe. Druga sprawa to są nowe technologie. Cały czas zmieniają się technologie w ochronie zdrowia i w walce z zakażeniami też pozyskujemy nowe technologie. Te nowe technologie to są też często koszty inwestycyjne i tu szpitale muszą mieć na to pieniądze. Mówiąc wprost, jednym z najbardziej skutecznych sposobów zmniejszania transmisji drobnoustrojów w wielopornych szpitalach jest po prostu rozbudowa sal jedno- czy dwuosobowych z łazienkami, z węzłami sanitarnymi i to też są konkretne koszty inwestycyjne, które muszą być uwzględnione w planie finansowym szpitala.
Kolejna sprawa to nowe technologie w analizie danych. Pamiętajmy, że my potrzebujemy również wsparcia, jeśli chodzi o analizy baz danych. My dzisiaj mamy praktycznie wszystkie szpitale objęte już informatycznymi programami, które pozwalają na prowadzenie historii chorób i wpisywanie danych klinicznych pacjenta. A więc jest to gigantyczny zbiór danych, który w tej chwili no, w wielu przypadkach jest nieanalizowany pod kątem po pierwsze ryzyka zakażeń, po drugie ich wystąpienia, po trzecie jakby dalszych losów pacjenta. To jest już możliwe. Musimy również pozyskać tutaj specjalistyczne oprogramowania. Marzy mi się, żeby maszynowe uczenie czy sztuczna inteligencja pomogły nam, bo wyszukiwanie pacjentów o wysokim ryzyku w tej masie pacjentów przyjmowanych do szpitala to jest właśnie zadanie dla tego rodzaju oprogramowania. No i wreszcie ta kwestia, którą zabiegowcy najlepiej czują, czyli monitorowanie powypisowe. My tutaj także potrzebujemy sił i środków, żeby takie monitorowanie zrealizować, bo o ile 30 dni mamy po każdym zabiegu operacyjnym monitorować pacjenta, to jeśli on ma implant, to ten czas monitorowania rozciąga się co najmniej na 90 dni, a najchętniej nawet do roku. W związku z tym ten powypisowy monitoring pacjenta to także jest ogromny zasób wiedzy, ponieważ większość powikłań w zabiegach czystych z implantami no, rozwija się zdecydowanie już po wypisaniu pacjenta i ten pacjent często nie wraca od razu na macierzysty oddział. Także tych elementów, które potrzebujemy, jakby budując ten system, czy wzbogacając go w nowej rzeczywistości również tej prawnej, no wymaga po prostu też konkretnych nakładów, inwestycji, żeby móc funkcjonować w nowej już zupełnie rzeczywistości. Bardzo dziękuję i pan profesor Banasiewicz oczekujący na głos, o czym pamięta, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ja w nawiązaniu do ustawy o jakości i też o tym, co powiedział przed chwilą Paweł, bo dużo tu już padło. Profesor, no ja uczestniczyłem w działaniach nad tą ustawą z ramienia Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich i ja muszę powiedzieć, że ta ustawa dla mnie osobiście jest zestawem pobożnych życzeń. Ponieważ po pierwsze, zakładanie, że szpitale mają tworzyć procedury jest, podobnie jak akredytacje, sankcjonowaniem trochę braku standaryzacji. Procedury powinny powstawać na bazie ściśle określonych standardów, które można dopasować do szpitala. Nie mamy tych standardów, nie mamy zaleceń i rekomendacji sygnowanych ministerialnie, aktualizowanych, pod którym ktoś jest podpisany. A więc ustawa nie ma bazy, na której szpitale mogłyby tworzyć. Strasznie duże ryzyko, że szpital stworzy procedurę, która wcale nie jest aktualną, nowoczesną procedurą, ale świetnie ją opisze, zatwierdzi, zalegalizuje i komitet sprawdzający sprawdzi tylko, czy to jest realizowane. On nie będzie merytorycznie wchodził w procedurę. Nie wchodźmy w pułapkę tego, żeby każdy szpital na nowo budował medycynę. To jest koszmarny błąd w Polsce, że my wyważamy otwarte drzwi. Ale druga rzecz, myślę, że bardzo ważna, to taka, że mówimy cały czas w ustawie o jakości. Nie ma tam jakości. Proszę mi powiedzieć, czym różni się dla rozliczenia pacjenta, bo na tym bazujemy, czy ja wypuszczę 100 pacjentów z zakażeniem, którego nie rozpoznam, czy 100 pacjentów bez zakażenia. Mam dokładnie zapłacone tak samo za procedurę. To gdzie jest motywacja dla szpitala, żeby inwestował na przykład w technologie, o których mówi Paweł, żeby inwestował w bardziej nowoczesne opatrunki, w edukację personelu, skoro jest to system pod tytułem wytnij, jak przeżyje, zapłacimy, jest nam wszystko jedno. Powiedzmy sobie to zupełnie szczerze. Nie ma żadnego przełożenia. Są grupy pacjentów, oczywiście, jest COGBAR, pojedyncze światełka w tunelu, opieka skoordynowana, jasna sprawa, ale nadal brakuje jasnej informacji. Zapłacimy ci, jak dobrze wykonasz swoją pracę. To nie jest tak, że jak samochód oddamy do serwisu, czy my go naprawimy, czy nie naprawimy, czy naprawimy źle, płacona jest stówa i wszystko jedno. Ale druga rzecz, mówiąca o narzędziach i opiece pooperacyjnej. Mnie trochę, bardzo, nawet nie trochę, przeraża to, że my te narzędzia mamy, że my umiemy już stworzyć system i teraz no, powiem o tym, co dzieje się u nas w klinice. 8 lat temu stworzyliśmy aplikację do monitorowania przebiegu pooperacyjnego, którą w COVID-zie próbowałem bezskutecznie przekazać ministerstwu, za darmo, zupełnie, wysyłając maile, pisząc, że może to jest rozwiązanie dla pacjentów, którzy nie mogą trafić do poradni. Nie było żadnego odzewu, proszę Państwa, a są już w powiatowych szpitalach, bardzo je cenię, bo pracowałem parę lat w powiatowych szpitalach, mniejszy zespół, łatwiej to ogarnąć, są szpitale, na przykład szpital w Gnieźnie, gdzie każdy pacjent wychodząc ze szpitala otrzymuje aplikację, która utrzymuje go w kontakcie z poradnią chirurgiczną i pyta po 30 dniach, jak się czujesz, czy z raną wszystko w porządku. Aktywnie zbiera dane,
w czasie realnym, ale pozwala pacjentowi na wczesne stwierdzenie, że coś jest nie tak z raną i weryfikację przez lekarza. Jest to usługa rozliczana przez NFZ, bo społecznie nie może to działać, więc mamy narzędzia. I pytanie, dlaczego ustawa o jakości nie wprowadziła na przykład aplikacji, ja nie upieram się przy swojej, oczywiście bardzo ją lubię i cenię, ale dlaczego nie stworzono aplikacji, która mówi szpitalowi, jeżeli będziesz pacjenta prowadził po zabiegu w tej aplikacji, dostaniesz dodatkowo parę złotych, bo to nam się zwróci systemowo, bo to zakażenie implantów szczepionego, którego koszty leczenia są kolosalnie wysokie, połączone z pobytem na intensywnych terapiach, reoperacjach, zwrócą nam to, że my zapłacimy, to jest ten tak zwany number needed to treat, ilość pacjentów, u której należy wdrożyć jakieś działanie, żeby chociaż jedno zapobiegnięcie zwróciło nam koszty. I tu prewencja byłaby niesamowicie efektywna. A więc mam wrażenie, że my nie mamy jeszcze dyskusji porządnej o jakości, gdyż nie postawiliśmy na końcu efektu dobrego leczenia, które powinno być naszym celem i nie wykorzystujemy istniejących narzędzi. Tak? Prosta rzecz. Ja ostatni przykład, jaki powiem. Ostatni. Żyjemy w takim dogmacie wiary w dokumenty. Ocena odżywienia stanu pacjenta. Jak wiemy, zakażenie miejsca operowanego jest nierozerwalnie związane z niedożywieniem pacjenta i to jest jeden z największych czynników ryzyka. Ocena odżywienia stanu pacjenta odbywa się w momencie przyjęcia na oddział. Jak powiedział Paweł, powinniśmy przyjmować pacjenta jak najkrócej przed zabiegiem. Czyli ja dzień przed zabiegiem się dowiem, że pacjent jest niedożywiony. Katastrofa. Tylko pacjent dostaje skierowanie do szpitala parę tygodni wcześniej. Cóż stoi na przeszkodzie, o czym też od lat trąbimy, żeby w elektronicznym systemie wystawiania skierowań było BMI, które jeżeli będzie obniżone, to będzie automatyczna informacja i wydruk do pacjenta. Skontaktuj się z poradnią żywieniową, jesteś niedożywiony. Masz parę tygodni czasu do przyjęcia, weź się za siebie. Nie umiemy stworzyć systemu, ale no są osoby, które podjęły się organizacji tego systemu. My powinniśmy powinien być rozliczany z tego, że leczę źle. I tego oczekuję, że ktoś przyjdzie i powie, masz 3% za dużo zakażeń, masz w ciągu roku się poprawić. Na razie wszystkim jest niestety wszystko jedno. Nie marudzę, bo mamy rozwiązania i szukamy. Tylko warto pokazywać, że jesteśmy jeszcze cały czas przed mentalną rewolucją. To w takim razie do pana doktora Piotra Warczyńskiego chciałbym teraz wrócić. Panie doktorze, wsłuchując się w to, o czym mówił pan profesor Banasiewicz, no mamy, że tak powiem, taką listę życzeń, ale jest, zaryzykuję powiedzenie, bałagan organizacyjny. Wszyscy wiemy, że to ważne, każdy coś chce zrobić, ale brakuje takiej koordynacji i rozwiązań także na poziomie centralnym. Jak to można uporządkować i kto powinien się za to zabrać od początku do końca, żeby wykorzystać potencjał wszystkich chętnych, którzy no widzą realny problem, bo z tym nie dyskutujemy. Panie doktorze, mikrofon. Piotr, mikrofon musisz włączyć. Już? Tak. Dziękuję. W ferworze walki zapomina się o pewnych rzeczach. I właśnie też minister zdrowia o pewnych rzeczach zapomina. Rozwiązuje to nieprawidłowo. Tu z panem profesorem się w pełni zgadzam, z całą jego wypowiedzią. Mianowicie brakuje wytycznych chociażby. Tutaj zrzucono na podmioty, niech sobie tam własny system jakości tworzą, prawda? Byle tylko to funkcjonowało, niech sobie tworzą system zapobiegania zakażeniom. Nie wszyscy to potrafią, krótko mówiąc. Wobec tego potrzebne są wytyczne z góry. Tutaj nie trzeba czegoś tworzyć na nowo. Są kraje, gdzie to wszystko funkcjonuje. Wystarczy to ściągnąć stamtąd jako wzór, zaprosić wszystkie zainteresowane strony i zaadaptować to do polskich warunków. To jasne, że każdy podmiot jest trochę inny, prawda? I w każdym podmiocie leczniczym troszkę są inne procedury i to wszystko trzeba zorganizować trochę inaczej. Jednak potrzebne są centralne wytyczne, jak to zrobić, krótko mówiąc. No jeżeli mówi się o systemie zarządzania jakością i każdy musi go wprowadzić, to trzeba pokazać wzór tego, przynajmniej tego systemu, żeby to można było swoje własne wewnętrzne
procedury na tym oprzeć. No ale rzeczywiście ta ustawa o jakości w tej chwili jest taką pustą ustawą, choćby z tego względu, że nie ma rozporządzeń. Co z tego, że ona obowiązuje od 8 września, kiedy nie ukazało się jeszcze żadne rozporządzenie, nawet w konsultacjach się nie pokazało. Ja wiem, że tam trwały prace nad tym, ale tego nie ma. Chociażby wskaźniki, chociażby mierniki jakościowe powinny być podane, tak żeby się do tego w jakikolwiek sposób przygotować. No niestety to nie funkcjonuje. To jest no, teraz, mając doświadczenie wieloletniej pracy w ministerstwie i teraz i wcześniej i po pracy w ministerstwie doświadczenie lekarza normalnego, który funkcjonuje w tym wszystkim, wiem właśnie jak bardzo, bardzo tych wytycznych brakuje i właściwie bez względu na to jak i jaka partia rządzi, to te błędy są powielane i tworzy się swoje własne pomysły, bo to muszą być moje pomysły, a nie korzysta się z tych, które były wcześniej, albo nie korzysta się z tych, które są sprawdzone w innych państwach, które to doskonale już i od wielu lat prowadzą. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu doktorowi. Wracam do pana profesora Jarosława Fedorowskiego. Panie profesorze, pojawiła się taka wypowiedź, do której chcę w sposób szczególny nawiązać znowu z perspektywy zarządzania jednostką ochrony zdrowia, że ta walka z zakażeniami szpitalnymi to jest także walka o dobro szpitala, bo znajdą się prawnicy, bo są problemy. Ja wiem i pan profesor mówił o tym, że pacjent jest w centrum uwagi. Mówimy o pacjentocentryzmie, ale pochylmy się na chwilę, dlaczego to jest tak ważne z perspektywy placówki ochrony zdrowia? Dziękuję bardzo. Ja właściwie już nie mówię o pacjentocentryzmie, tylko mówię o partnerstwie pacjent-świadczeniodawca, bo to moim zdaniem jest ten już wyższa szkoła jazdy niż to wyświechtane trochę hasło pacjentocentryzmu. No ale mniejsza o to. Pacjent oczywiście jest tutaj kluczową osobą. Natomiast zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia to oczywiście jest praca zespołowa. I ta praca zespołowa polega na, po pierwsze, określaniu strategii. I tą strategią walki z zakażeniami szpitalnymi warto się podpierać i warto implementować też o tym, o czym mówił Piotr, czyli międzynarodowe wzorce, międzynarodowe guidelinesy. My także mamy przecież towarzystwa naukowe. Ja tu jestem daleki od wspierania systemu konsultantów wojewódzkich czy krajowych, a bliski bardziej stosowania się do zaleceń krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. I tu rzeczywiście są guidelinesy w zakresie zarówno zapobiegania z zakażeniem szpitalnym, jak i też sprawnym procesu zarządczym. Natomiast w kwestii zarządzania wydaje mi się, że my mamy największy problem z fragmentaryzacją tego procesu i z niestety silosowością naszego systemu ochrony zdrowia. Bardzo się cieszę po raz kolejny jako syn chirurga, że chirurg o tym powiedział, ale ta fragmentaryzacja, ona nam bardzo, bardzo doskwiera. Ona nam doskwiera właśnie w tym temacie głównym naszej dyskusji, czyli w skutecznej prewencji i zwalczaniu czy leczeniu zakażeń szpitalnych. Stąd też ja tutaj tylko jeszcze raz chciałbym podkreślić, że stworzenie docelowego modelu, co oczywiście będzie trwało, takiego modelu koordynowanej ochrony zdrowia, gdzie będą konsorcja, te konsorcja będą oparte na współpracy dobrowolnej podmiotów, ale wynagradzanych już nie za procedury i protokoły, tylko za wynik leczenia, a ten wynik leczenia będzie chirurg mógł wtedy osiągnąć,
bo tutaj jest to doskonały chyba przykład. Mama moja pewnie się też ucieszy, że chirurg jest najlepszym specjalistą na sali operacyjnej. Natomiast potrzebujemy cały zespół ludzi, który będzie tego pacjenta prowadzić. Mówiliśmy o żywieniu przed operacją, po operacji, mówiliśmy o stosowaniu antybiotykoterapii, mówiliśmy też o prowadzeniu pacjenta poza szpitalem i jego rehabilitacji. To są wszystkie elementy, które mogą sprzyjać, abyśmy zbudowali ten system. Do tego trzeba odwagi i ta chyba nikt nie wymyślił niczego lepszego w organizacji i zarządzaniu ochroną zdrowia, jak value-based healthcare, czyli opieka oparta na wartości dla pacjenta. Ten model koordynowanej ochrony zdrowia, o którym mówimy, nasze towarzystwo, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Ja zresztą wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych zdobyłem nawet specjalizację z koordynowanej ochrony zdrowia, Managed Care Medicine. To było pierwszych 300 lekarzy, którzy taki egzamin zdali w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest coś, o czym powinniśmy mówić i strategia, która pozwoli nam wspólnie osiągnąć ten sukces, którym będzie w temacie dyskusji zapobieganie zakażeniom szpitalnym, ograniczenie ich liczby, wzrost satysfakcji pacjenta i personelu, bo przecież znowu odwołuję się do chirurga, do tego świetnego przykładu. Chirurg, który wykonał swoją pracę perfekcyjnie, nie ma satysfakcji, jeżeli pacjent za miesiąc zgłasza się z zakażeniem rany czy też innymi powikłaniami, bo jesteśmy dla pacjentów, żeby ten sukces wspólnie z nimi osiągać. Także namawiam do tych wspólnych działań. Mi się wydaje, że tutaj nie mamy żadnych wątpliwości przy tym stole konferencyjnym, online'owym, że należy współpracować. I może na sam koniec o kilka słów o infrastrukturze, bo to jest też bardzo, bardzo istotne. Pan doktor Grzesiowski powiedział, też się cieszę, że o infrastrukturze mówi nie menadżer ochrony zdrowia, bo ta infrastruktura, chociażby w raporcie NIK-u 2018 rok, tu mam po prawej stronie, mówi, że chodzi o warunki pacjentów w szpitalu, czyli przebudowa infrastruktury to jest naprawdę wielka rzecz. Sale jak najmniej osobowe, a najlepiej jednoosobowe. To pozwoli też nam na odejście od tego tradycyjnego modelu pozamykanych, w jakiś dziwny sposób podzielonych, poszatkowanych oddziałów specjalizacji lekarskich na rzecz stopnia opieki, natężenia opieki nad pacjentem. Ten model powoduje lepszą współpracę interdyscyplinarną i możliwość właśnie zapobiegania też między innymi w ten oto sposób infekcjom, bo nie mamy kohortowania pewnych patogenów w jednym miejscu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi. To jeszcze na koniec tych minut, które nam zostały, wracam do doktora Grzesiowskiego. Panie doktorze, pomówmy jeszcze o antybiotykach i o ich ochronie, bo jak zajrzymy do dokumentu stan sanitarny kraju, no to tam widzimy i czytamy, że w ostatnich latach zwiększyło się od ponad 400% liczba zakażeń szpitalnych, które są wywołane przez bakterie o skrajnej odporności na antybiotyki. Mamy z jednej strony ochronę antybiotyków, bo brakuje nam tego nowego programu, który by do walki z antybiotykoopornością, a z drugiej strony pojawiają nam się właśnie te bakterie, no, na które nie wiemy, czym działać. Kończy nam się ten oręż w walce. No właśnie to jest bardzo ciekawy wątek. Mówiłem o tym na samym początku, że zakażenia szpitalne i lekooporność są właściwie w jednym kompleksie. To nie da się rozdzielić tego, bo jeśli mamy myśleć o tych osobach, które są najbardziej zagrożone właśnie zakażeniami lekoopornymi, to będą to ludzie, którzy nabyli to zakażenie florą właśnie szpitalną, która często jest zmutowana pod presją antybiotyków. Tak to się dzieje. My używamy antybiotyki, bo musimy czasami
leczyć pacjentów z zakażenia, ale przecież bakterie, które ten pacjent nosi w sobie, one niestety przy każdej kuracji antybiotykowej mogą nabyć oporności, więc my mamy z tym w tej chwili gigantyczny problem, ponieważ przez wiele dziesięcioleci lekarze byli dosyć lekkomyślni, jeżeli chodzi o stosowanie antybiotyków, ponieważ nie było tego zagrożenia widać. To zagrożenie, powiedzmy, gdzieś od 20 lat narasta w sposób lawinowy, ale pewne stereotypy są w nas i to, że pacjent często już na SOR-ze otrzymuje zestaw bardzo silnych antybiotyków z powodu infekcji, nie wiem, układu moczowego czy zapalenia płuc i później dopiero wędruje na oddział, gdzie musimy w jakiś sensie modyfikować tę antybiotykoterapię, no jest takim właśnie taką sytuacją, gdzie wciąż musimy bardzo mocno wpływać na to, aby lekarze rozumieli, że nie jeden pacjent, który dostanie antybiotyk, się tylko liczy, ten indywidualny cel, ale również ten cel epidemiologiczny. Ale to jest bardzo trudne, jeśli nie ma tego wbudowanego w całą strategię właśnie zapobiegania zakażeniom w szpitalach. Dlatego, że wyrwanie tylko antybiotyków i próba jakby tylko modyfikowania antybiotykoterapii no będzie przyjęta jako pewnego rodzaju działanie, no nie wiem, opresyjne czy naruszanie decyzji lekarskich indywidualnych, czy też na przykład w domyśle jakieś, nie wiem, próba oszczędzania na pacjentów, prawda? Więc tutaj musimy to realizować jako całą strategię walki z zakażeniami i lekoopornością i w tej strategii no niezwykle ważne miejsce, oprócz tego wszystkiego, co mówiliśmy, czyli procedur związanych z kulturą pracy, z stosowaniem środków i dezynfekcyjnych i sterylizacją i wszystkimi innymi rzeczami, które prowadzą do zmniejszonego ryzyka tej transmisji zakażeń, również właśnie strategia antybiotykowa. I świadomie używam słowa strategia, bo to nie jest proste, żeby wprowadzić zasady racjonalnej antybiotykoterapii czy profilaktyki antybiotykowej na wszystkich oddziałach równoczasowo. To musi być przemyślana strategia dla całego szpitala i również ta strategia musi mieć gospodarza. Musi być to osoba czy osoby, które będą miały czas na to, żeby przeprowadzać szkolenia, żeby monitorować, żeby robić audyty, konsultacje, bo dzisiaj wszystkie publikacje, które pokazują jakikolwiek sukces w tym zakresie, mówią o tym, że musi być bezpośrednia interakcja między konsultantem antybiotykowym a lekarzem prowadzącym, że w żadnych dokumentach, papierach czy jakichś procedurach nie osiąga się efektu, jeżeli nie stoi za tym konkretny człowiek, konsultant, który ma możliwość dyskusji klinicznej i potem wspólnego wyboru optymalnego leczenia dla pacjenta. Bardzo dziękuję panu doktorowi. To na koniec jeszcze pan profesor Banasiewicz. Bardzo proszę o głos. Panie profesorze, w kontekście tego, o czym mówił pan doktor Grzesiowski, ale pamiętam dokładnie pana wypowiedź, jeśli chodzi o podawanie antybiotyków, że jak trzeba podać, to raczej na krótko i te starsze, te słabsze. Pan obserwuje te zmiany, że nie ma już tej lekkomyślności i tego problemu, który sygnalizował doktor Grzesiowski, że żeby mieć spokój z zakażeniami szpitalnymi, to po prostu wyciągamy armaty i podajemy pacjentom, żeby nic się nie działo. Ścisła współpraca z zespołem mikrobiologicznym. To, o czym mówił Paweł, każda decyzja trudna powinna być konsultowana, bo to są decyzje, które wpływają na, powiedziałbym, bezpieczeństwo mikrobiologiczne całego szpitala. Myślenie w przód, wybieganie w przód. Jeżeli wiem, że pacjent ma bardzo duże ryzyko, że po otwarciu jamy brzusznej będę musiał zastosować antybiotykoterapię, bo operuję ropnie, to nie dawajmy antybiotykoprofilaktyki ślepo, tylko od razu włączmy antybiotykoterapię, bo ja wiem, że i tak ją będę musiał włączyć. A więc nie rzucajmy się tak na oślep z tymi antybiotykami,
antybiotykami, tylko działajmy w sposób celowany. Starannie dobierane posiewy, a więc jeżeli bierzemy posiew, posiew tkankowy, a nie samą ropę, to wtedy, gdy rzeczywiście chcemy włączyć antybiotyk, a nie dla uspokojenia sumienia, czy na zasadzie coś zróbmy, bo długo rana się goi. Ale podstawą jest to, co powiedział Paweł, zespół mikrobiologiczny, analiza. Ja też z dumą muszę powiedzieć, że zmniejszyłem ilość zużycia, czy jestem jedną z osób, która w tym uczestniczyła w szpitalu, przy braku zwiększenia ilości zakażenia, nawet wprost przeciwnie, przy poprawie sytuacji dotyczącej zakażenia. Stosujmy je racjonalnie, myślmy, wybiegajmy w przyszłość. To, co też bardzo sobie cenię, jeżeli na przykład jest możliwość wypuszczenia pacjenta wcześniej, zastosujmy taki antybiotyk, żeby przejść na formę doustną. Jeżeli nie ma możliwości, zastosujmy dożylny droższy, który działa przez kilkanaście dni po jednorazowym podaniu. A więc twórzmy plan leczenia pacjenta i współdziałajmy wspólnie w zespołach, bo chirurg nigdy nie będzie wiedział tyle na temat mikrobiologii, co mikrobiolog, bo każdy z nas zajmuje się swoją dziedziną, której powinien być dobry. Bardzo dziękuję panu profesorowi za to podsumowanie i wytyczne, którymi możemy zamknąć tę dyskusję. Dodajmy do tego jeszcze to, o czym mówił pan doktor Walczyński, żeby zaimplementować to, co już dobrze działa i te wzorce poza granicami, nie wyważać drzwi, tylko sprowadzić. No i jak najszybciej te opóźnienia, zaniedbania wyeliminować z troską o bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego i co ważne, na co wskazywał pan profesor Jarosław Fedorowski, także dobro szpitala jako jednostki. Bardzo panom dziękuję za dyskusję. Wcześniej opuściła nas pani profesor ze względu na obowiązki. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.